Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 32-latek, który spowodował kolizję, mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna miał dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Jak relacjonuje Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, w godzinach największego szczytu komunikacyjnego kierujący Renault Laguna, wyjeżdżając do Leszna od strony Wrocławia, podczas zmiany pasa ruchu doprowadził do zdarzenia z jadącym obok samochodem. Kierowca Laguny nie zatrzymał się i od Pojechał na pobliskie osiedle. Tam porzucił samochód i uciekł do swojego domu, gdzie niebawem został zatrzymany. 32-letni mieszkaniec Leszna był kompletnie pijany. W przeszłości był już kilkukrotnie karany za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu. Za te przestępstwa spędził w więzieniu półtora roku. Sąd Rejonowy w Lesznie przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu recydywisty na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku pozbawienia wolności.